Cześć, synuś. Mamuś, ministra edukacji powiedziała, że teraz nie będziemy odrabiać lekcji. Ale fajnie, wiesz co? Mamo, czy ja mogę zaprosić ją na jakąś kawkę, szarlotkę? Bardzo mi się to podoba. Jaka ministra, dzieciaku? Jak to nie macie nic zadane, no? Mamuś, ta kobieta jest jak ty. Jak ja? Trzęsie edukacją, jak ty całym domem. No, nie pozwalaj sobie za dużo. Może byśmy razem obiad. A ty co? Prosto ze szkoły i już co, gry? A ręce to ty umyłeś? Umyłem! Mówię do ciebie, przestań grać. Słyszę! Zaraz mnie wyprowadzisz z równowagi. A ty doprowadzasz do przegranej, no! Na dwór natychmiast! Padam! Do lekcji! Ministra dała nam raj! Raj na ziemi! Wiesz co, gówniarzu? Jak ja byłam w twoim wieku... Tak, jak ty byłaś w moim wieku, to całe dnie spędzałaś na dworzu, biegałaś po drzewach, skakałaś na gumie, biegałaś ze znajomymi, robiłaś wszystko, czego ja teraz nie robię. No właśnie! A, jeszcze cię mama nie mogła do domu zaciągnąć z tego dworku. No właśnie, nie mogła. A my teraz nic nie robimy. Siedzimy w domu, nie wychodzimy z kolegami, z nikim się nie spotykamy, tylko siedzimy i gramy. XD! Widzisz? Dobrze gadasz, chociaż tyle wiesz. A coś ty taki mądry? Widziałem na TikToku, jak jakaś babka gadała dosłownie to samo do swojego syna, co ty teraz do mnie. Ja nie wiem, to chyba wasze roczniki tak mają. Weź babci zaraz kupa zasadę, to zobaczysz. Gówniarstwo rozpieszczone, teraz takie, że hejozy jeszcze lekcji mają nie mieć. No pięknie, ja pierdzielę, kto to wymyślił, ja nie mogę, teraz wszystkie wolne chwile. Będę musiała z tobą spędzać, bo normalnie to by sobie podrabiał lekcję, tak to będę musiała wieczorami obiady robić, sprzątać i wszystko robić, no. Do lekcji? Nie ma lekcji. Do spania!